Mamy dzisiaj kolejne nauczanie, jak być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Piąte z kolei, ja w ogóle zachęcam, żebyśmy te nauczania sobie powtarzali, dlatego że to jest świadectwo, w jaki sposób, bo moje życie jest świadectwem, że na tej podstawie można realnie odnosić sukcesy w Chrystusie. Mi czasami ktoś pytał, czy ty chciałeś się w życiu wycofać. Więc ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że nigdy nie chciałem się w życiu wycofać z życia chrześcijańskiego. Nigdy nie chciałem tego zrobić. A również nigdy nie byłem zły na Boga. Nie miałem takiego precedensu, żeby być złym na Boga. A idąc dalej, co ciekawe, nie byłem zagubiony. Ja się nie zagubiłem w życiu chrześcijańskim. Jak wielu ludzi twierdzi, że gdzieś się pogubiłem, gdzieś zaginąłem w tym wszystkim, no ja się nie pogubiłem. I nie pogubiłem się nie dlatego, że ja jestem jakiś szczególny, tylko dlatego, że podszedłem do Bożej prawdy dokładnie w taki sposób, jak ja wam mówię. Ja nigdy wam nie powiem niczego, co nie jest stricte związane z moim przeżyciem tej prawdy. Bo ja nie mówię do ludzi o prawdach, których ja nie przeżywam. Są różne rzeczy, których ja nie przeżywam, bo ja ich nie znam. Tylko ja mogę napomnieć, jedynie wspomnieć, że one istnieją, ale nie będę o nich uczył, dlatego że ja ich nie przeżywam. Ja dzisiaj chcę do was mówić o kolejnym takim elemencie, który moje życie postawił w miejscu ogromnej stabilizacji, o mocy Bożego Słowa. W Ewangelii Jana, przeczytam taki fragment z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału od 1 do 14. Znacie go bardzo dobrze, ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się na ten fragment, bo ten fragment był właśnie jednym z tych przełomowych elementów w moim życiu chrześcijańskim. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. Świat przezeń powstał. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę, jaką ma Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Celowo umieściłem tutaj pewne elementy, które wywarły kolosalny wpływ na moje życie. Przede wszystkim ja już wam mówiłem nieraz, że w jaki sposób Bóg mnie ujął też. To też, przepraszam, człowiek musi być ujęty jakoś przez Boga. Jakoś musi wpaść w te Boże sidła. Nie ma takiego człowieka, który spotkał się z Jezusem, że on nie został jakoś przez tego Boga ujęty. Jak mnie ujął Bóg? Mnie nie ujął Bóg poprzez różnego rodzaju takie elementy Jego osoby, jak jakaś dobroć, jak jakaś taka wrażliwość na człowieka. Mnie tak nie ujął Bóg. To nie było to, co mnie ujęło w Bogu. Mnie w Bogu ujęła absolutna i niepodważalna logika. Mnie to ujęło. To było dla mnie, bo mówię, każdy się nawraca się na czymś innym. Ja się nawróciłem na mądrości. Na mądrości. Ja byłem zaskoczony logiką. Nie wiem, czy jak wy czytacie życie, ale ja na przykład widzę, wśród wierzących ludzi też oczywiście to jest to samo w zasadzie, co wśród niewierzących. To się niewiele różni, albo niczym się nie różni. Absolutny brak logiki w postępowaniu. W ogromnej ilości przypadków. Ludzie w ogóle jakby nie żyją logicznie. Oni w ogóle nie twierdzą logicznie, nie przeżywają rzeczy logicznie. A Bóg jest logiczny. Co to znaczy? Znaczy, że u Boga zawsze po A jest B. Zawsze. Zawsze. Nie masz czegoś takiego, że raptem się coś Bogu przewróciło w głowie. I on po A powiedział C. Nie. I kiedy czyta się taki fragment jak ten,
to jest bardzo głęboko logiczne. Lub trzeba uznać, że autor, czyli człowiek, który to zapisał, miał schizofrenię urojeniową. Bo to inaczej nie możemy sklasyfikować tego zjawiska. Tak jak kiedyś powiedział pewien człowiek mądry, że albo Jezusa nazwij Bogiem, albo szaleńcem. Nie nazywaj go inaczej. Nie mów na niego, że to prorok, nauczyciel, albo to Bóg, albo psychopata. Rozumiecie? Bo to albo to Bóg, albo to psychopata. I teraz Bóg albo rzeczywiście jest logikiem, albo ten zapis jest chory, schizofreniczny. Zobaczcie, przede wszystkim słowo jest zawsze pierwsze. Zawsze. Zawsze. Cokolwiek jest stworzone, najpierw jest słowo. Wielu ludzi nie pojmuje tego. Po drugie, słowo wyszło od Boga. Czyli punktem wyjścia słowa jest Bóg. Na przykład wielu ludzi nie rozumie tego, że jeżeli jest jakaś prawda Boża. A w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, taka prawda Boża. To jest słowo, które wyszło od Boga. I teraz jak ktoś mówi tak, to nie działa w moim życiu. Ja mówię, dobrze, postaw kropkę i rozpocznij następne zdanie. Czyli nie ma Boga. Jeśli to nie działa w twoim życiu, to nie ma Boga, bo słowo jest od Boga. Ja kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, to ja w bardzo krótkim czasie zrozumiałem, że nie ma podziału między Bogiem i Jego Słowem. Wiecie, dla większości chrześcijan to każdy powie amen, 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 tylko że faktycznie nie ma takiego podejścia do tego. Dla ludzi Bóg i Jego Słowo w praktyce to są dwa różne byty. Żaden narodzony z Bożego Ducha chrześcijanin nie powie w normalnym stanie umysłu, tak? Bez patologii umysłowej, pieprze cię Boże. Tak nie powie. Ale jednocześnie nie stanowi dla niego żadnego problemu niezrealizowanie w praktyce słowa, które wypowiedział Bóg. I to jest dla mnie niesamowita rzecz. Mówi, no, ja inaczej myślę. Ja mówię, ale jak to inaczej myślisz? Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z taką córką pastora pewnego na jednym spotkaniu i ona przyszła do mnie i mówi do mnie, słuchaj, no słyszałam twoje nauczanie, że nie znamy nikogo według ciała. Ja mówię, tak. I ona do mnie mówi tak, ale ja mówię, nie grzesz. Ona mówi, słucham, ja mówię, nie grzesz. Mówię, posłuchaj, jeszcze chwila i zgrzeszysz. Po prostu nie grzesz. Nie mów do mnie, ale. Jeżeli Bóg powiedział, nikogo nie znamy według ciała, to odwróć się do swojej matki, ojca, męża, żony, dziecka i powiedz mu z 30 centymetrów prosto w twarz, nie znam cię według ciała. Nie wiem, o co ci chodzi według ciała. Zrób to. Nie mów ale. Pamiętacie tego kretyna bogacza, który siedzi w piekle i mówi do Abrahama tak. Ojcze Abrahamie,
Poślij Łazarza, żeby umoczył palec w wodzie i mi dał, bo straszne cierpienia w tym płomieniu przechodzę. A Abraham mówi do niego tak. Nie mogę tam tego zrobić. A on mówi do niego, okej, to poślij go do moich bliskich. Abraham mówi, mają. To jest ciekawa w ogóle rozmowa, w ogóle dialog. Dialog przez w ogóle, rozumiesz, Wielki Kanion. Mówi, przecież mają Mojżesza i proroków. A ten mówi, tam jest mocny tekst, nie, ojcze Abrahamie. A ja w ogóle to przeczytałem, to aż mnie rąbnęło. Ja mówię, nie, no nie mogę. Siedzi w piekle, rozmawia z Abrahamem przez Wielki Kanion i mówi, nie, ojcze Abrahamie, nie, nie, nie. Mylisz się. Jak można być tak aroganckim na stan faktyczny, żeby siedzieć w piekielnym ogniu i mówić do Abrahama, który jest po drugiej stronie mocy, że się myli, ale chrześcijanie to potrafią idealnie. Potrafią nie zrealizować Bożego Słowa. Przychodzi im to od... Jestem wolny w Chrystusie. Szok. To jest dla mnie szok. Czemu? Bo słowo wyszło od Boga. Wyszło od Boga. Nie wyszło od ciebie, ode mnie. On je wytworzył. On to jego wytwór. Jego DNA. Jego posiew, jego część. Dalej jest napisane, że słowo stwarza. Słowo stwarza. Czyli słowo posiada moc stwórczą. Ja zobaczyłem, że słowo to nie jest coś takiego, że ja czytam w Biblii, o, tak i tak się sprawy mają. Ja mówię, Chryste jedyny. Przecież tu jest tak, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, to oznacza, że tutaj jest moc na tym. Ono stwarza. Co ono stworzy? Stworzy mi zdrowie. Ono mi stworzy zdrowie. Zdrowie mi stworzy. Kiedyś Derek Prince był ranny i leżał w szpitalu wojskowym i przyjmował lekarstwa. I w ogóle nic mu nie pomagały te lekarstwa i czuł się tylko gorzej. I modlił się do Boga, mówi, Duchu Święty, co ja mam zrobić? Co jak ja mam postąpić? A Bóg do niego mówi, ile razy bierzesz tabletki? 3 razy dziennie. Dobrze, więc teraz 3 razy dziennie będziesz ogłaszał, że jesteś zdrowy przez moje rany i sińce. I co się stało? Został uzdrowiony. I co zrobił? Napisał książkę, Butelka Bożego Lekarstwa. 3 razy dziennie przyjmował zamiast chininy i innych leków Słowo Boże, bo ono stwarza. Stwarza. W ogóle zrozum mnie. Jeśli masz w domu stół i twoim pragnieniem jest mieć wazon i będziesz zasiadał codziennie przy tym stole, patrzył się w to miejsce, na tym stole, gdzie ma stać wazon i będziesz mówił, mam wazon, to ten wazon po pewnym czasie tam stanie. Rozumiesz mnie? Tak samo stanie Mercedes pod twoim domem. Tak samo stanie mąż czy żona przy twoim boku. Tak samo, bo słowo stwarza. Stwarza. A trzeba mieć takie podejście do tego. Bez słowa nic nie powstaje. Czyli nie ma możliwości, żeby bez słowa coś powstało. Ludzie mówią, a w moim życiu ta rzecz się nie pojawia. Ja mówię, czemu, jak myślisz?
ponieważ nie ładujesz tam słowa. Ponieważ nie postępujesz w tej dziedzinie zgodnie z tym słowem. Jest procedura. Procedura. Tak się postępuje. Bo słowo spowoduje, że ta rzecz zaistnieje lub, jeśli trzeba, ta rzecz zniknie. Słowo to nośnik życia. Ono niesie życie. Co jest w słowie? Energia. Co to jest życie, o którym czytacie w Biblii? Energia najwyższej formuły. Istnieją dwa nurty energetyczne we wszechświecie. Jeden się nazywa życie, drugi śmierć. Oto kładę przed wami życie i śmierć, mówi Bóg. To są dwie formuły energetyczne. Jakby dwie rzeki, które płyną. Dwie drogi. Ci z was, którzy czytali Didache, ci, co nie wiedzą, co to jest Didache, Didache to jest kontynuacja dziejów apostolskich. To są kolejne zapisy pozabiblijne tego, co się działo w życiu apostołów. I Didache się fajnie zaczyna. Bardzo stary manuskrypt znaleziony. Są dwie drogi i wielka między nimi różnica. Wielka między nimi różnica. No są dwie formuły energetyczne i wielka między nimi różnica. Słowo niesie życie. Idziemy po linii logicznej. Brak słowa, co niesie? I nie ma bata. Nie ma w życiu chrześcijanina postępowania zgodnego ze słowem i nie ma tam życia. Chociaż będzie krzyczał życie, 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 życie. Ale to jest niemożliwe. To jest tak, jakbyś stał z lampką w ręku koło gniazdka i krzyczał, że ona się będzie świecić. Musisz włożyć wtyczkę w gniazdko. Musisz stanąć na słowie, aby płynęło życie. O tym mówi ten fragment. Życie powoduje, że ludzie są oświeceni. Idąc dalej. To życie powoduje, że ludzie są oświeceni. Oświecenie człowieka jest wynikiem aplikacji Bożej energii. Nie ma Bożej energii, nie ma oświecenia człowieka. Człowiek jest zaciemniony, ociemniały, ślepy. Wielu chrześcijan nie staje na słowie i mówią tak, o co tu chodzi? Ja mówię, nie wiesz, o co chodzi? No nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, czyli nie widzisz. Nie widzisz dlaczego. Bo nie jesteś podłączony pod życie. Nie jesteś podłączony pod życie dlaczego? Bo nie stoisz na słowie. To logika. To logika. Przestań się dziwić i przestań wydziwiać. Stań na słowie, a podłączysz się pod życie i zaczniesz widzieć. W ogóle nie musisz przepraszać Boga za nic. Po prostu przestań się srać w tym wszystkim. W ogóle przestań się zastanawiać, o co chodzi. Chodzi o to, że nie widzisz. Nie widzisz, bo nie jesteś w nurcie życia. Nie jesteś w nurcie życia, bo nie stoisz na słowie. Wróć na słowo. Staj na słowie. Dla mnie, przyjaciele, Bóg od początku przestał być... religia w pewnym momencie mi to zaczęła wypaczać. Bo jak stałem się porządnym zielonoświątkowcem, to oni zaczęli mi psuć w głowie. Naprawdę. To mi zaczął, ten ruch zielonoświątkowy zaczął mi psuć w głowie, bo ja zacząłem się dowiadywać od tego ruchu, że jest... Tam coraz bardziej się pojawiało dużo takich niewiadomych.
no nie wiemy, albo to, wiesz, Bóg Bogiem, albo na przykład, no tak, ale Bóg jest ponad wszystkim. Ja te rzeczy słyszałem, wiecie, byłem nim przesiąknięty. Ja mówię, okej. To znaczy, że jest coś takiego, jak jakiś inny wymiar Boga niż Jego Słowo. Taki inny wymiar jest jakiś. Ja się dałem nawet do tego przekonać na pewien okres czasu. Rozumiesz? Tylko ja na tym wyrosłem. Ja z tego spokutowałem później. Ja mówię, nie, to w ogóle, Boże, co to? To jest jakaś bzdura. Jakaś bzdura. Rozumiesz? Jakaś bzdura. To Ty i Twoje Słowo to jest jedna i ta sama osoba. To nie jest rzecz. To nie jest przekaz literacki. To nie jest wypowiedź. Trzeba to jakoś nazwać, to nazywamy słowem, ale co to jest? To jest Bóg. 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 To Bóg. Ja zacząłem szanować słowo jako Boga. Czcić słowo jako Boga. Oddawać chwałę Słowu jako Bogu. Oświecenie doprowadza ludzi do niszczenia ciemności. Oświecony człowiek to człowiek posiadający siłę do niszczenia ciemności. Nie można niszczyć ciemności, nie będąc oświeconym. Nie można być oświeconym, nie będąc w nurcie życia. Nie można być w nurcie życia, jak się nie stoi na słowie. Ludzie mówią, mam problemy z diabłem. Dlaczego? Ja mówię, bo na słowie nie stoisz. Mówię, rozumiesz? Jak będziesz stał na słowie, teraz przez ostatni tydzień, ci z was, którzy przeżyli w ciągu ostatniego tygodnia, nawet kilku dni, bardzo silne napięcia psychiczne albo problemy fizyczne, wiecie, o czym mówię. Mieliśmy silny atak demoniczny. Bardzo silny atak demoniczny. Ja się obudziłem i miałem krew w uchu. W ogóle Agata miała... Tutaj, kiedy siedziała przed kazaniem w niedzielę, to ciśnienie miała takie, że powinna się położyć natychmiast do szpitala, bo groził jej natychmiastowy wylew. Jedno oko, tutaj głosiła do was, a jej jedno oko nie działało należycie, tylko miała rozszczepienie obrazu, miała tak wysokie ciśnienie. Ja mówiłem do niej, chcesz, będę głosił. Agata mówi, nie. Jestem z Bogiem, idę głosić. Rozumiecie? Widziała was w wersji podwójnej. Różne mieliśmy naciski. Ale, wiecie co to było? Przyleciał głupi diabeł, pomachał rękami tylko. Pomachał rękami. Namierzyliśmy bydlaka co do jednej stopy. Nawet nośnik demoniczny namierzyliśmy. Nawet zdjęcie nośnika jest w ogóle na wstawiennikach. Człowiek został namierzony nawet, który przywiózł nośnik do Polski. Czemu? Bo stoimy na słowie. Na słowie. Ciemność nie posiada mocy nad oświeconym człowiekiem. Nie może go przemóc. Ludzie mówią, ale diabeł mnie ciśnie. Ja mówię, jeśli będziesz stał na słowie, diabeł nie może cię przemóc. Nie posiada takiej siły. O tym mówi to Słowo. Słowo, a w nim życie, które powoduje oświecenie ludzi, stało się ciałem fizycznym i zamieszkało wśród ludzi. Ciałem fizycznym. Rozumiecie? Czy wiecie, co to znaczy, że Słowo stało się ciałem fizycznym? To znaczy, że tutaj mamy zapis o materializacji słowa. Oznacza to, że Słowo Boże zostało zamienione w materię. Rzecz duchowa
została zamieniona w rzecz fizyczną. Słowa pod tytułem mam wazon zamieniły się w co? W wazon. Słowa, że mam milion dolarów zamieniły się w co? W milion dolarów. Słowa, że mam żonę zamieniły się w żonę. Słowa, że moja służba przyprowadza do Jezusa tysiące ludzi zamieniło się w służbę. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To jest dowód rzeczowy. Dowód rzeczowy. W chrześcijaństwie opieramy się na dowodach. Nie na poszlakach, nie na domysłach, na dowodach. To jedyna forma, jaka istnieje na świecie. Forma religijna. Wszędzie są domysły. A my wiecie, co mamy? Materializację. Nie ma drugiej takiej religii. Tak użyję tego słowa, bo nie mam innego na to miejsce. Mamy materializację. Zmaterializował nam się Jezus. Czemu? Bo został wypowiedziany. Wypowiedziany został. Masz ochotę coś sobie wypowiedzieć? Posłuchaj, to bardzo ważne, co do was dzisiaj mówię. To zbudowało moje życie. Przecież ja dzisiaj, jak zaczynam coś wypowiadać, staję na jakimś słowie, zaczynam wypowiadać to słowo, to dla mnie jest to tak pewne, że to się zmaterializuje, rozumiecie? Jak to, że woda jest mokra, a ogień gorący. Ja o tym nie rozmawiam z nikim. Ktoś na przykład chodzi, a wiesz, jeszcze tego nie masz. Ja mówię, goń się, weź się, goń. Weź, porozmawiajmy o rybach. Nie wiem, o czym chcesz. Nie rozmawiaj ze mną o rzeczach oczywistych. Bo słowo Boga ma tendencję do materializowania się. To zobaczcie, co to jest. Specyficzna forma energii materializująca się. To się materializuje. To nie w głowie powstaje. To nie jest w głowie. To nie jest w głowie. Ktoś to mówi, to ile mam stać na słowie, ile mam wierzyć, ile wypowiadać. Ja mówię, aż zobaczysz efekt końcowy. Mówię, zrozum to. W ogóle chcesz efekt końcowy zobaczyć? Tak, to w ogóle stój, wierz i nawijaj. W ogóle o co ci chodzi? Czego ty w ogóle szukasz więcej? Stój, wiesz, nawijaj. Nie rozmawiaj o rzeczach oczywistych. Jak ktoś by do ciebie podszedł, jesteś mężczyzną, ktoś by powiedział, proszę pani, albo jesteś kobietą, proszę pana, to byś go wyśmiał, powiedział, weź. Takie musisz mieć podejście do słowa. Ja na tym zbudowałem swoje życie chrześcijańskie. Słowo wcielone to Jezus Chrystus, Syn Boży. A Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. Mnie to rozwala. To, że Słowo jest Bogiem, to mnie rozwala. To, że Słowo się zmaterializowało i jest na to zapis dokumentacyjny, to mnie rozwala. I nie pisze o tym Biblia, tylko Flawiusz. Jak ktoś nie chce przyjąć w ogóle autorytetu Biblii, to niech przyjmie w ogóle autorytet Flawiusza. Rozumiesz, o co chodzi? Jego nauka nie wyklucza. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ciałem, ciałem. Ktoś mówi, brakuje mi czegoś w ciele. Ja mówię, naprawdę? Co powinieneś robić, jak myślisz? Słowo ciałem się stało. Ciałem. Ktoś mówi, za chudy jestem, potrzebuję mieć więcej mięśni. Co mów do siebie, zacznij co mówić do siebie, co zacznij mówić, co, że masz mięśnie. Za gruby jesteś, co będziesz mówił do siebie, że masz za dużo ciała, bo słowo ciałem się staje. Rozumiesz, o co chodzi? Takim, jakim chcesz. Wiecie, to ludzie tego tak nie biorą, mówią, jak to? Ja mówię, no, tak to.
tak to. Słowo. Ile mam robić, aż się stanie ciałem coś? Dokąd mam wierzyć, aż się zmaterializuje? Bo się musi zmaterializować. Słowo musi się zmaterializować. Jak stoisz na Słowie, jak wierzysz w Słowo i proklamujesz Słowo, to musi się zmaterializować. Musi, musi. Ja mam na to dowody, że się zmaterializowało. I to nie powstał zając. To powstał człowiek. Jezus Chrystus. Człowiek. Jego zaistnienie wśród ludzi spowodowało możliwość przyjęcia przez każdego człowieka oświecenia i powstania do nowego życia. O tym mówi ten fragment. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i dało nam prawo. Wiesz, co słowo daje człowiekowi? Prawo! Kiedy stoisz na słowie, kiedy wierzysz w słowo, kiedy wypowiadasz z wiarą słowo, to masz pełne prawo, aby zrealizowało się to, na czym stoisz, w co wierzysz i co mówisz. Masz prawo. Kto nadał ci to prawo? Bóg. To prawo starsze niż czas, bo to czas powstał przez słowo. Czas powstał przez słowo. On powołał czas przez słowo. Utworzył go. Wypowiedział go. Wypowiedział go. Jezus wyraził oświecenie na dwóch płaszczyznach. Niezasłużona przychylność Boga dla człowieka i Boże zasady, które realizowane przez człowieka przyniosą mu sukces każdego rodzaju. Tu jest napisane, że Jezus przyniósł łaskę i prawdę. Zobaczcie. Zmaterializowane słowo stawia człowieka w miejscu absolutnej Bożej przychylności i daje człowiekowi projekt do funkcjonowania w sukcesie. Kurczę. Czego tu chcieć? Tym z ludzi, którzy przyjęli Go jako Zbawiciela i Pana, dał prawo. Dał im prawo. Czyli uprawomocnił ich życie w aspekcie wiecznym i doczesnym. Wszystko zaczęło się od słowa. Proces Boży zbawienia człowieka zaczyna się od słowa. Proces Boży zaopatrywania człowieka zaczyna się od słowa. Uleczenia od słowa. Przed sukcesem jest słowo. Nie mamy czego szukać, przyjaciele, bo się zapętlimy w rzeczach niewyjaśnialnych, nielogicznych, niematematycznych, gdzie 2 razy 2 nie jest 4 na pewno. Gdzie po A niekoniecznie jest B. Utkniemy w tym, jeśli nie zrozumiemy procedury Bożej. Jeśli nie uznamy słowa za Boga. Słowo stało się dla mnie takie samo jak Bóg. Przestałem rozróżniać pomiędzy Bogiem a Jego Słowem. Ja nie rozróżniam dzisiaj między tym, rozumiecie, o czym ja mówię? Ja nie rozróżniam między Bogiem a Jego Słowem. To jest nie do rozróżnienia dla mnie. Jak się rozróżnia między Bogiem a Jego Słowem, to jest paltologia duchowa jakaś. Z tym się nie zgadzam, ale chcę być blisko Ciebie. Chcę słyszeć Twój głos, ale w tej sprawie mam inne zdanie. W ogóle Chryste jedyny. W ogóle o co chodzi? To są sprzeczne komunikaty do tej samej osoby. Tak jakbyś mówił w ogóle kocham cię, w ogóle, ale tak nie za bardzo.
no ufam ci, ale nie we wszystkim. I to taka, co to jest za rozmowa? I ludzie się potem dziwią, jakoś mam trudno z tym Bogiem. Ja mówię, ty masz w ogóle trudno z Bogiem z jednej przyczyny. On z tobą nie rozmawia. Nie rozmawia z tobą dlaczego? Dlatego, że z tobą jest bardzo trudno się porozumieć. Ty jesteś taki skomplikowany w ogóle w środku, że z tobą się trudno porozumieć. To Bóg ma problem, żeby się z tobą porozumieć. Wiecie, że Bóg ma problem z tym? Bóg ma problem z porozumieniem się z ludźmi. Nie ludzie z Bogiem. Ludzie nie mają problemu porozumienia się z Bogiem, bo na tej drodze głupi nie zbłądzi. Ale Bóg ma problem w porozumieniu się z człowiekiem. No. Bo człowiek jest cholernie skomplikowaną postacią. Jest słowo, które jest Bogiem, a człowiek ma wątpliwości. I rozróżnia w sobie. No tak, ale to jest tak. Ja nieraz słucham w ogóle ludzi, no tak Arturze, no ale z tym to się nie zgadzam. Ja mówię w ogóle, ojejku, mówię, no a czemu się nie zgadza? Przecież tak mówi Bóg. No ale ja mam inne zdanie. Ja mówię, ale Bóg tak powiedział. Bóg przez B. Z czym ty się nie zgadzasz? A w ogóle jak ty masz prawo nie zgadzać się? Kto ty w ogóle jesteś? Arcybóg? To w ogóle kto ty jesteś? Kronos? No bez przesady. Przecież to Bóg powiedział swoje słowo, on siebie wypowiedział, rozumiecie? Że Bóg wypowiedział siebie, Bóg wypowiadając jakąkolwiek prawdę, choćby taką maciupeńką, wypowiada siebie. Siebie wypowiada. Jak odrzucasz tą maciupeńką prawdę, to odrzucasz Boga. Weź to uznaj. To nie znaczy, że ty pójdziesz do piekła, bo nie pójdziesz. Ale weź uznaj, że odrzucasz Boga. Ja uznałem w swoim życiu prostą rzecz. Nie uznaję Bożego Słowa, nie uznaję Boga. Kropka. Ogarnij kuwetę, Artur. Ogarnij kuwetę. Albo to jest Bóg, tak? Albo to jest w ogóle jakaś litera dziwaczna. I zabawa tą literą. Zacząłem czcić słowo tak jak Boga samego. Dla mnie nie ma żadnej różnicy. Żadnej. Dla mnie każda jego prawda to on sam. Zacząłem odnosić się do Słowa z szacunkiem. Ja mam szacunek do Słowa Bożego. Nasza córka, jak była maleńka, była dzieckiem, dopiero, nie wiem, 2-letnim, 3-letnim. Jak była grupa domowa i była modlitwa albo czytanie Biblii, to dziecko nie miało prawa się ruszyć. Ja nie wiem, co to znaczy, że jest grupa domowa i dziecko lata. Fru, 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 jak? Przed grupą było, co chcesz, siusiu, kupę, siusiu. Ona już potem wiedziała, że jest grupa, to ona była wysiusiana, wykupkana, człowieku, debeściak był. Rozumiesz? Po jednej, drugiej akcji. Norbert świadkiem nie chciała zrobić siusiu, kupę. Ja mówię, pamiętaj, będzie grupa. Trzylatek jest, mamy do czynienia z trzylatkiem. Grupa będzie. Będziemy się modlić do Boga i będziemy słuchać czego? Bożego czego? Słowa. Więc siedzisz tu z nami. W połowie, tato, siusiu. Mówię, jakie siusiu? No siusiu chcę. Wyprowadziłem ją z pokoju, mówię, posłuchaj. Nie pójdziesz, siusiu, tylko będziesz tu siedzieć. I ona zaczyna płakać. Ja mówię, już masz dwa pasy. Na dzień dobry. Poszedłem. Dostała dwa pasy. Foch. Na razie najpierw płacze. Grupa czeka. Grupa czeka, bo wyszedłem. Czekają na mnie. Najpierw płacz, potem foch. Przy fochu mówię, posłuchaj. Na tą chwilę zapracowujesz na dwa następne. Nie wolno ci się gniewać na ojca. Nigdy. Ja mówię, rozumiesz? Tak. Wracasz na grupę. Wróciła na grupę. Potem była jeszcze jedna akcja i koniec. Nigdy więcej. I dzisiaj ludzie mówią, jakie cudowne dziecko macie. Ja mówię, no, od 5 roku życia nasza córka ma stały dostęp do internetu bez opieki rodzicielskiej. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi spać, o której chce. I nie dostała żadnej kary.
przez ostatnie 9 lat. Nigdy. Dlaczego? Bo ona ma szacunek do słowa. Szacunek. Dziecko, jak wchodziło do mojej komory modlitewnej, kiedy ja się modliłem, przychodziło, ja powiedziałem, Sara, są dwa wyjścia, bo ona bawić się chciała. Ja się modlę, ona się modli. Ja się modlę. Albo zostajesz ze mną, albo wyjdź stąd. Jeżeli tu zostajesz, zamykamy komorę. Komora jest zamknięta. A ile się będziesz modlił? Siedzisz? Siedzę. To siedź. Ktoś powie, to jest nienormalne, ale są efekty. Efekty są. Na czym bazujemy? Na tym, co oczywiste. Nie na tym, co nam się w głowie roi. Nam się w głowie roją takie rzeczy, przyjaciele. Przecież wiecie o tym. Wszystkim nam. Nie ma takiej głowy, w której te bączki nie latają. W mojej latało ich tysiące. Rozumiesz? Ale uznałem, że Słowo to Bóg, a Bóg to Słowo. Zacząłem szanować Słowo. Pamiętam, kiedyś byliśmy w Spichlerzu i Spichlerz zaprosił takiego apostoła z Afryki. On przyjechał, taki gość, takiej fajnej, długiej sukni w ogóle przyjechał. No i jesteśmy tam na tym spotkaniu i on zaczął coś czytać z Pisma Świętego i coś tłumaczyć, a tam ludzie zaczęli wychodzić. Jedna osoba wyszła do toalety, druga, a on tak stoi i mówi: stop! Co to jest? Przecież ja czytam Boże Słowo. Mówi, w moim kościele, który ma 1500 ludzi, nikt nie śmie wyjść, kiedy czytam Słowo. Z powrotem. My wszyscy siedzieliśmy tam jak trusie, tak. Rozumiecie? A tam było, człowieku, 100 osób, rozumiecie, co chodzi? I oni kursują, bo oni mają pęcherz polski. Pęcherz polski mają. Ja się nauczyłem mówić do swojego pęcherza. Powiedziałem, nie. Kiedy jest w kościele głoszone słowo Boga, to będziesz milczał. Jak to dzisiaj to... Dzisiaj bardzo mało ktoś chce takich rzeczy. Ale to na tym stanęło moje życie. Na tym zacząłem budować moją służbę. Szacunek do słowa. Do słowa. Czytałem je i rozmyślałem o nim. Zacząłem je traktować z pasją. Czytałem i rozmyślałem, czytałem i rozmyślałem, czytałem i rozmyślałem. To ono spowodowało, że zaczęła powstawać we mnie pewnego rodzaju przestrzeń, która stworzyła swoisty, twardy dysk, w którym można było zacząć wgrywać rema, czyli objawienie, perspektywę proroczą również. Ludzie chcą słyszeć Boga. Chcą rema. Rema, krzyczą. Rema. A ja mówię, czy uznałeś, że Logos to Bóg? Bo jeśli dla ciebie Logos nie jest Bogiem, to nie dostaniesz turbo do ładowania pod tytułem rema, bo ono nie będzie miało na czym wylądować. Rema zawsze ląduje na Logosie. Zawsze. Rozumiesz? Zawsze. I ludzie nie słyszą, albo źle słyszą, albo nie wiadomo, co słyszą. Czemu? Bo nie mają usankcjonowanej prawdy Bożej, która została przez Boga objawiona na początku. Jak można przyjąć objawienie, jak zostać uzdrowionym, jeśli się nie ma usankcjonowanej prawdy, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie oraz prawdy, tak, że wiara polega na tym, że jestem pewny, że to mam. Jak można teraz odebrać informacje, jakie guziki nacisnąć w duchu, aby natychmiast przyszło uzdrowienie? Jak to jest możliwe? To jest niemożliwe, bo rema nie ma na czym wylądować. Tak jakbyś samolotowi zabrał w ogóle pas startowy.
Ludzie mają konflikt z prawdą, konflikt z Bożym Słowem objawionym, a oczekują tego, że przyjdzie do nich osobiste objawienie. A najlepiej, jak jeszcze są tacy, którzy przychodzą, są w konflikcie z Bożą prawdą, a mówią, ja mam objawienie od Pana. Ja mówię, tylko którego? Bo jak jest napisane, panów jest wielu. Wielu jest panów. No bo jak to jest możliwe? Jak? Jeśli masz usankcjonowane w sobie słowo, że w ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie, jeśli masz usankcjonowane słowo, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz i przeświadczeniem o tym, czego nie widzisz, to wtedy Duch Święty z łatwością przyjdzie i ci powie tak, słuchaj, wstań rano, wypij sobie jutro 2 szklanki wody, zjedz łyskę soli, w ogóle rozumiesz, i 3 razy tupnij. Ktoś powie, po co? Jak po co? Żeby temat domknąć. Ale powiem wam coś. U człowieka, który ma zbudowaną podstawę ze słowa, nie będzie pytania po co. Będą 2 szklanki wody, łyżka soli, 3 tupnięcia i pójdzie. Rozumiecie? To proste. Chrześcijaństwo jest proste. Jest skomplikowane dla tych, którzy próbują wyjść od zachrystii. Od zachrystii się nie wchodzi do kościoła. Nawą główną. Te drzwi to są drzwi robocze. Uznałem słowo Boga, spisane i usłyszane, za budulec mojego wewnętrznego człowieka. Rozumiesz? Za budulec. Słuchajcie, to jest coś ciekawego. My dzisiaj tłumaczymy Biblię i ja wiem, ile w Biblii jest wypaczeń. Ja to wszystko wiem. Dzisiaj w ogóle, jak tłumaczyliśmy z Ewą, jak niektóre rzeczy zobaczyli, ta szósta, ja mówię, kurczę, nie no, petarda, mówię. No Paweł, mistrz świata. Mistrz świata. A z drugiej strony w ogóle wspominałem tych ludzi, którzy przetłumaczyli te rzeczy. Mówię, no kurczę, naprawdę. Też mistrzowie. Ale ja wtedy, 21 lat temu, nie miałem takiego w ogóle oglądu sytuacji. Ja nie wiedziałem, że Biblia jest źle poprzetłumaczana. Ja nie wiedziałem, że tam jest błąd na błędzie różnego rodzaju. Ja tego nie wiedziałem. Ale wiecie, co było? Serce otwarte na to, że Słowo to Bóg, a Bóg to Słowo. Brałem to Słowo, patrzyłem w nie i wiecie co? Kurczę, przestawiały się literki w moim duchu. Tak jak trzeba. Potem się zastanawiałem, mówię, kurczę, skąd ja to wiem? Skąd to mi do głowy weszło? Ano stąd, że uznałem, że Słowo to Bóg, a Bóg to Słowo i nawet te źle tłumaczone wersety, one w moim duchu stawały się prawidłowo tłumaczone. Teraz jak tłumaczę krok po kroku, na przykład list do Rzymian, ja mówię, nie no kurczę, zawsze to wiedziałem. Nie wiem, czy tak chcę was w cudzysłowie pocieszyć, no nie? W cudzysłowie, że w ogóle wszystko, czego nauczamy, ma podstawę literalną z Pisma Świętego. Mamy normalną, literalną podstawę. Bo prawidłowe tłumaczenia to jest w ogóle na to, to jest tak jakbyśmy z naszych kazań w ogóle pisali Pismo Święte. Takie numery są w liście do Rzymian. Rozumiecie? Ale wtedy to się działo w moim duchu. Wtedy brałem bez zrozumienia jeszcze to Pismo Święte. Ale to wchodziło we mnie w prawidłowej formule. Układało się we mnie prawidłowo. Czemu? Bo ja uznałem, że Słowo to Bóg, a Bóg to Słowo. Przestałem kombinować. Ja mówię, aha, to tak jest, no dobra. To idę i to robię. To idę i w to wierzę. Słyszałem kazania kaznodziei takich, że dzisiaj w ogóle nie chciałbyś temu kaznodziei dać dziecka do popilnowania u nas w kościele. Słuchałem ich kazań i wiecie co? Słyszałem Boga. Mówił do mnie przez tych ludzi. Mówił do mnie przez nich. Dlaczego? Bo ja wyłapywałem Boga. W Jego 10 słowach jedno było Bogiem i wpadało we mnie. Byłem nastawiony na Boga jako Słowo. Byłem nastawiony na Niego. Rozumiesz? Nastawiony.
Jak mnie zapraszał ktoś na przykład z ludzi ze świata na ślub jakiś do kościoła, czy na pogrzeb, czy gdzieś i szedłem i słuchałem księdza, tak? Słuchałem księdza, co ksiądz tam gada, bo musiałem te 45 minut tam wytrzymać na tym pogrzebie, to Bóg do mnie mówił, Bóg do mnie mówił, Bóg. Czemu Bóg do mnie mówił? Bo ten człowiek, nawet go nie znając, wiecie co robił? Czytał jego słowo. A ja je słyszałem. Słyszałem je. W duchu je słyszałem. Taki jest Bóg. Ale trzeba uznać, że jest taka kwalifikacja Bożego Słowa, a nie inna. Taka, a nie inna. To nim opasałem się jak liną. Ja się jak liną opasałem słowem. Postanowiłem przerobić każdą moją myśl za pomocą Słowa Bożego. Każdą myśl. Ja w ogóle miałem różne myśli, jak każdy z was ma różne myśli. Ale konfrontowałem je ze Słowem. I widziałem, że masa moich przekonań jest inna niż Boże Słowo. I wiecie co? Nie robiłem tego, co robi większość chrześcijan. Nie mówiłem czegoś takiego, o no to teraz daję ci czas, Duchu Święty, zmień mnie. Nie. Ja byłem inny w środku niż Słowo, a Słowo to Bóg. Mówię, jestem inny niż Ty. Mam inny pogląd niż Ty. Jestem w błędzie, Panie mój. Ale Boże, jak ja kocham mój błąd, to nawet nie wiesz. Boże, jak mi zależy na tym błędzie. Boże, jak ja jestem zżyty z tym błędem. Ale Boże mój, przyjmuję Twoje słowo. Będę teraz tym słowem myślał. Nie wiem, czy ktoś z was miał przypadki w życiu, że musiał jeść na siłę. Rozumiecie? Się je na siłę. Musisz jeść, bo musisz jeść. Właśnie. Musisz jeść. I to jedzenie ci tu rośnie. Rozumiesz? I tak było ze słowem, które wkładałem w swoją głowę. To mi rosło. Ludzie mówią, ja mam taki pęd do czytania Biblii, taką to w ogóle. A ja codziennie czytałem Biblię i miałem taką niechęć do tego, żeby to czytać. A wiecie, czemu ja miałem niechęć? Bo ja wiedziałem, że ja będę teraz musiał zmienić swoje myślenie. Ja przez dyscyplinę czytałem codziennie Pismo Święte. Ludzie mówią, to jest takie cudowne, takie wspaniałe. W tamtym okresie dla mnie to w ogóle nie było cudowne i wspaniałe. W ogóle nie. W ogóle. Czemu? Bo ja uznałem, że Słowo to Bóg. Więc szedłem do Biblii, rozumiesz, jak pies do jeża. Bo ja nie szedłem zapoznać się z nowymi rzeczami. Wiesz, o co chodzi? A teraz zobaczę tutaj takie objawienie złapię. Takie rzeczy złapię. Nie, ja widziałem, kurczę. Znowu dowiem się dzisiaj czegoś, co mi wskaże, że jestem patolem. Znowu dowiem się o swojej patologii. A ja lubię swoją patologię. Jestem z nią zżyty. Jak żółw ze skorupą. Potem ta Biblia już była miła. Ale nie na początku. Potem się zgadzałem już z tym, ale nie na początku. Ale postanowiłem, że zmienię swoje myślenie, że on ma rację. To jest robota na własnej głowie. Nie wolno mieć dla siebie litości. Litość dla siebie to zbrodnia. Zbrodnia. Jeszcze trochę zostawię moich poglądów, mojego słowa zostawię jeszcze trochę. Im będziesz bardziej opieszały w tym, tym dłużej będzie się toczyła w tobie walka. Jeśli lubisz długie dystanse, jeśli lubisz długo dostawać po mordzie w życiu, każdy ma swoje hobby. Każdy.
Każdy ma swoje hobby. Są długodystansowcy. Wiesz, o co chodzi? Potrafią przychodzić po raz 10, 15 w ogóle. Ja mam takie zdanie. Dzisiaj się pokłócę z tobą, panie. Dzisiaj mamy taki czas. Kłócę się z tobą. Jest mi źle. Jestem chory, biedny, brzydki, głupi, a w ogóle Biblia mówi co innego. Ale Boże, w ogóle no mówię, nie zgadzam się. Zrób coś, Boże. Powalczyć wyszedł z Bogiem. Ludzie na komorę idą walczyć z Bogiem. Takie mają hobby. Z Bogiem walczyć? Na komorze? Z Bogiem? Kiedy siedziałem z takim durniem w więzieniu, dureń kurcze taki, człowieku ze szwedzkiej tutaj w Warszawie, taki kurcze. W ogóle najpierw przyszedł, bujał się człowieku, jaką ma żonę cudowną. Na pierwsze widzenie przyjechał, proszę ciebie, ojciec powiedział, że w ciągu jednego tygodnia ta jego cudowna żona wszystko wyniosła z domu, łącznie z ramami okiennymi, i poszła na imprezę i zginęła. Taką miał cudowną żonę. No to już, ja wiedziałem, że to jest kretyn. Tak? No dobra. Ale ten, kiedyś w telewizji leci boks. Mike Tyson walczy, rozumiesz, o co chodzi? A ten kretyn, on trochę na gwardii boksował w Warszawie, rozumiesz, o co chodzi? I on w ogóle mówi, zobaczmy, co za idiota. A walczy to dwóch mistrzów świata. O mistrzostwo świata jest walka. Już nie wiem, z kim Tyson tam walczy już. A ten mówi, zobacz, mówi, kurczę, no nie, no co zrobiłeś? Tam my taki, nie taki, wiesz, mówi, powinieneś taki unik zrobić. Ja mówię, nie wierzę. Gość przed telewizorem, rozumiesz, o co chodzi? On w ogóle wyraża swoje zdanie na temat Mike'a Tysona. Rozumiesz? Jak można? Jak można? Przecież w ogóle nie masz pojęcia, chłopie, o tym, co mówisz. Byłeś parę razy na gwardii. A to jest mistrz świata. Jakbyś dostał od niego w łeb, to byś zobaczył zeszłe święta. Rozumiesz, o co chodzi? Sorry. Ludzie kłócą się z Bogiem o swoje poglądy, nie rozumiejąc, że Jego Słowo to On i że On nie rozmawia z człowiekiem, który nie przyjmuje Jego Słowa. Zrozumcie, Bóg jest bezwzględną istotą. To nie jest postać, którą sobie wielu chrześcijan wymyśliło. Rozumiecie? To wymyślili sobie Boga. Bóg jest dobry, kochający, miłosierny, ale zgodny ze swoim słowem. Od Boga można wszystko otrzymać, co jest życiem, ale zgodnie z Jego słowem. Można być błogosławionym ponad miarę, tak że ludzie będą patrzeć na ciebie jak na króla, ale zgodnie z Jego słowem. On się nie zaprze swojego słowa, bo co? Bo nie może. Wszechmogący nie może się zaprzeć swojego słowa. On nie ma takiej funkcji. Proszę, zrozumcie to. Nie ma funkcji zaparcia się swojego słowa. Taka to jest konstrukcja. Więc w ogóle jedyną alternatywą jest zgodzenie się z Jego słowem. W pełnej rozpiętości. I tak też zrobiłem. To trzeba skapitulować. Skapitulować trzeba po prostu. Przerobić każdą myśl. Zapamiętywałem Boże Słowo i wypowiadałem je do siebie i do innych. Zrobiłeś sobie któregoś razu weekend ze Słowem? Zrób sobie. Postanów, że w ten weekend będziesz mówił do siebie tylko Słowem. Zacznij mówić do siebie Słowem. Zacznij mówić o sobie Słowem. Chcesz większe ekstremy? Przyszły tydzień zrób to w ogóle z kimś bliskim. Zacznij do niego mówić Słowem. Zrób mu to. Albo nastąpi głębokie zbliżenie wasze, albo głęboki rozdźwięk między wami. To zależy. Albo Słowo was połączy,
albo was podzieli. Zależy, jakie kto będzie miał poglądy. Ja pamiętam, kiedyś mieliśmy jeszcze takie trudne momenty z Agatą. Ja w ogóle mówię, Boże, nie umiem z nią rozmawiać, nie umiem w ogóle, nie wiem, jak ja mam z nią rozmawiać, ja w ogóle nie mamy porozumienia. Bo w pewnym momencie to byliśmy w takim momencie życia, że w ogóle nie potrafiliśmy się w ogóle porozumieć jakoś. Pamiętam, pociągiem jechałem wtedy na jakąś usługę i Bóg do niej mówi, w ogóle mów do niej moim słowem. Wiecie, to nie znaczyło, że ja Biblię Agacie cytowałem, absolutnie. Nie, nie, nie. Słowem. Logos, nie grafa. Są trzy nazwy na Boże Słowo. Grafa to to, co masz spisane w Biblii. Logos, tak? To jest prawda Boża. Najkrócej powiedziawszy. Rema to jest osobiste objawienie. Ja nie mówiłem do niej grafa, nie cytowałem jej Kolosan, Efezjan i tak dalej. Zacząłem mówić do Agaty tylko to, co w danym temacie mówi słowo. O dziwo, zaczęliśmy dochodzić do porozumień. Rozumiesz? Że to jest tak. Że ta sprawa jest taka, nie jest taka. Bo tak mówi Boże Słowo, bo to tak jest powiedziane, bo to tak. Ja nie mówiłem, bo Bóg mi objawił coś. Nie, bo tak jest napisane, takie jest słowo. Taka jest prawda w tym temacie. Wszystko, co zachodziło w mojej głowie i otaczającej mnie rzeczywistości, konfrontowałem z Bożym Słowem. Ja się przyglądałem, jakby rentgenem wszystko w ogóle skanowałem. Co to jest? Co to jest? Czy to jest? Czy to jest w ogóle zgodne z prawdą? Czy to nie jest zgodne z prawdą? Czy ta sytuacja jest prawdziwa, czy ona nie jest prawdziwa? Ja w ogóle nie chciałem wchodzić w sytuacje, które nie mają podstaw prawdy. Dużo rzeczy musiałem podrzucać. Sądziłem tym słowem, atakowałem tym słowem i broniłem się tym słowem. Rozumiesz? Wiesz, jak z diabłem rozmawiasz Bożym Słowem, jaka jest reakcja? Powiedzieć ci, jaka będzie reakcja? Taka, jak w rozmowie z Jezusem. Tak jak z Jezusem sobie porozmawiał, tak z tobą sobie porozmawia. Porozmawiaj sobie z diabłem Bożym Słowem. Nie rozmawiaj z nim emocjami swoimi. Jak będziesz z diabłem emocjami rozmawiał, no to cię przewiezie. Nie rozmawiaj z nim też swoimi poglądami. Weź, porozmawiaj z nim słowem. Słowem. Przypomnij mu. On uwielbia, jak mu się przypomina słowo. Jak do niego mówisz słowem, to mu się Jezus przypomina pod Hebronem. Rozumiesz? To była jedyna zarejestrowana dziennikarsko rozmowa z diabłem, między diabłem a Bogiem w ciele. Czy wy rozumiecie, że kiedy szatan spotkał się z Jezusem tam pod Hebronem, to on się spotkał z ucieleśnionym słowem Boga i to był dla niego szok? Przecież diabeł w ogóle zobaczył coś niesamowitego. Mówi, nie, no kurczę, nie. No słowo ciałem się stało. Jednak słowo ciałem się stało. I stoi tu na pustyni i się patrzy na mnie. To był szok. On mówi, kurczę, już nie będę mógł nikogo wkręcić. Co ja w ogóle powiem, jak on teraz rozpocznie swoją kampanię na ziemi. Będzie chodził i będzie mówił o to słowo. Oto jestem. Bóg działa. Słowo stwarza. I słowem wypowiedzianym przez Jezusa, Słowem Bożym, został diabeł storpedowany tam na pustyni. Przecież to samo będzie w twoim życiu. Identyczna sytuacja.
Krok po kroku słowo stało się częścią mnie. Ja dzisiaj nawet nie wiem, przyjaciele, skąd ja różne rzeczy wiem. To po prostu we mnie jest. To we mnie wpływa. Nie wiem jak. Ja nie wiem jak. Ja ostatnio tak mówię, kurczę, byliśmy u Norbiego i Anity któregoś razu i oni mają taki dysk do rejestrowania naszych tam tutaj głoszeń. I tak patrzyłem, jak Norbert siedział, pokazywał mi tam coś przy tym dysku, tak patrzyłem, mówię, i taka myśl mi przeszła do głowy, mówię, kurczę, ile tych dysków jeszcze będziemy potrzebować? Co? Się przygotował. Chodzi o to, że cały czas, ja na przykład wiem, wiecie co ja wiem, ja do końca swoich dni chodzenia po ziemi będę non-stop tworzył. Non-stop będę tworzył. Ja w ogóle nigdy się nie będę powtarzał. Nigdy. Ja się nigdy nie powtórzę. Za 10, 20, 30, 40 lat. Nawet głosząc te same rzeczy, nie będę się powtarzał. Nigdy. Ja nie będę miał nigdy 5 dyżurnych kazań, 6 dyżurnych poselstw i tak dalej, i tak dalej. Nigdy takich rzeczy nie będę miał. Nigdy. Czemu? Bo słowo, ono się ze mną zjednoczyło. I tak może mieć każdy człowiek odrodzony z Bożego Ducha. Możesz być pełen słowa, aż ci się będzie ulewać. Ulewać ci się będzie. Nie będziesz się zastanawiał, co mam komu powiedzieć. Gdzie, jak zareagować, co powiedzieć diabłu, kiedy powiedzieć, jak w ogóle przestań. Możesz być pełen słowa. Może się ulewać z ciebie. Wylewać się z ciebie może. Umysł mój zaakceptował i poddał się słowu. Umysł się nagnie do słowa. Tylko musisz mu załadować odpowiednio dużo materiału. On się nagnie do słowa. Sam zaczął nim myśleć i na jego podstawie analizować. Ja dzisiaj tylko na jego podstawie analizuję. Patrzę się na coś i tam w ogóle wychodzi jakby taki cała kodyfikacja. I są takie nie wiem jak to się nazywa, co się mierzy średnicę prętów. To nie jest miarka, tylko to są takie w ogóle mniejsze, większe i tak dalej, takie w ogóle rowki. Wkłada się pręt i w ogóle wiadomo, to jest tam szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka. Wiecie, co chodzi? I jak się słowo w tobie tworzy, to ono tworzy taką w ogóle formułę, że cokolwiek się dzieje w twoim życiu, to natychmiast wpada w jakiś rowek i ty wiesz, aha, to jest takie, to jest takie, to jest takie, a to jest takie, a to jest prawda, a to jest kłamstwo. Jakby natychmiast. Umysł do tego stopnia się nagnie, uwierzcie mi, on się do tego nagnie. Ty będziesz cały czas myślał słowem. Przestaniesz posiadać jakikolwiek pogląd odrębny niż Słowo Boże. Nic w tobie nie będzie, co jest inne niż Boże Słowo. To jest możliwa rzecz. Tylko trzeba się przesycić tym. W ten sposób stałem się człowiekiem myśli Chrystusowej. Ludzie mówią, bo nie rozumiem, co to jest myśl Chrystusowa. Myśl Chrystusowa pojawia się wtedy w człowieku, w tej formie użytkowej, nie w naszym wyznaniu wiary, bo to jest wielka różnica, bo ty z perspektywy duchowej jesteś myśli Chrystusowej. I ty masz to ogłaszać. I ty masz w to wierzyć. Ale ty dostrzeżesz tą rzecz w tym momencie, kiedy umysł twój będzie przesiąknięty słowem. To ty w praktyce tego dotkniesz dopiero. Rozumiesz? Kiedy będziesz miał w każdej dziedzinie życia taki sam pogląd jak Bóg. I to będzie automatyczne w tobie. Automatyczne. Musisz teraz zadać sobie pytanie, jaki ty masz stosunek do Słowa Bożego. Nikt na to ci nie odpowie.
musisz zadać sobie pytanie, ile czasu spędzasz na czytaniu i analizowaniu słowa dziennie. Jakie ty masz do tego podejście techniczne? Musisz sobie zadać pytanie, czy ty podważasz Słowo Boże. Nie mówiąc, to nie jest prawda, co tu jest napisane, nie. Tylko czy ty podważasz Boże Słowo w ten sposób, że ty mówisz, okej, tak jest napisane, ale Ojcze Abrahamie. Ile razy mówisz te Ojcze Abrahamie, ale. Ile razy ale powstaje w tobie. To ty sobie odpowiedz na takie pytania. Że prawda Boża jest taka, to mówisz, ale. Przecież moja sytuacja jest, Panie Boże, specyficzna. Jestem tak szczególny, że trzeba do mnie zastosować jakieś opracowanie nowe. Przecież, Panie, widzisz, jak ciężko mi wyjść z nałogu jest. Jest cholernie trudne, Panie, dla mnie. Panie, ja bym chciał, żebyś mi takie dał głębokie objawienie, jak ja mam wyjść z nałogu. Tak, tak, Panie, ja wiem, co tu jest napisane, ja się z tym zgadzam, mój Panie, ale Ojcze Abrahamie! Inny pendrive dla mnie. Bo ja jestem szczególny. Mam szczególny problem z grzechem. Mam szczególny problem ze sobą. Szczególny problem z, nie wiem, z diabłem. Zadaj sobie pytanie, jaki masz stosunek do słowa. Czy też zadaj sobie pytanie kolejne, czy szukasz w nim braków i luk? A to sprawdzę. Jak Ceroński przetłumaczy za 30 lat Biblię, to ja zobaczę, czy to naprawdę tak tam jest. Sprawdzę to. Wiesz co? Sprawdź w tysiąclatce. Sprawdź w warszawskiej, w gdańskiej, w obojętnie jakiej sprawdź. W Świadków Jehowy możesz sprawdzić. Tylko sobie przecinki dostaw. Rozumiesz? Sprawdź sobie, gdziekolwiek chcesz. Tylko wiesz z czym? Z uznaniem, że Bóg to Słowo. Sprawdź, gdzie chcesz. Przez Koran Bóg do ciebie przemówi. Przez Koran. Nawet. Jak uznasz, że Bóg to Słowo. Tak jak przez osła przemówił do Bileama. Rozumiesz? Musisz też zadać sobie pytanie, czy odważysz się lub odważyłeś się. Czy też, mówię, jak się odważyłeś, to moje słowa nie mają dla ciebie znaczenia. Ale jeśli nie, to czy odważysz się zbombardować nim swój umysł? Czy ty to zrobisz? Nikt za ciebie tego nie zrobi. Nikt ci w tym nie pomoże, wiesz o tym. To jest tak bardzo osobiste. Rozumiecie? Tak bardzo osobiste. Nie wiem, co jest bardzo osobiste, tak najbardziej osobiste. Gumki na haluksy. A, tu was mam. Ktoś ma haluksy, to sobie kupuje gumki i wkłada między palce. To jest bardzo osobiste. Po pierwsze, musisz Słowo Boga uznać za Boga. Musisz postawić znak równości. Słowo za Boga uznać za Boga. Po drugie, musisz zapoznać się dogłębnie z całokształtem poglądów Bożych. Ty nie możesz nie wiedzieć. U nas w Kościele ludzie najlepiej wiedzą, jakie kto ma warownie. Ile komu brakuje. Takie ludzie u nas wiedzą bardzo dobrze. My jesteśmy w tym mistrzami świata w ogóle, człowieku. Powinniśmy jakąś nagrodę dostać za to. No. U nas ludzie są mistrzami, żeby pokazać drugiemu człowiekowi, w jakim bagnie on siedzi. To jest, wiesz, nasza domena. Taka kartka powinna być w ogóle, człowieku. Rozumiesz? Pogromcy grzechów cudzych. A to nawet by nieźle brzmiało, nie? Byśmy postawili człowieku to... Pogromcy grzechów cudzych, Kościół Mocy w Warszawie.
nie trzeba się zapoznawać z cudzymi grzechami, wiecie? A wiecie czemu? Bo jest napisane jak wół. Nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. To nie wsadzaj tam palca, gdzie nie trzeba. Nie wsadzaj nosa w czyjeś brudy. Nie trzeba tam nosa wsadzać. Rozumiesz? To na pewno ma swój smród. Rozumiesz? Ty se wąchaj swój. Każdy ma swój smród prywatny. Każdy ma inne pecha duchowe. Rozumiesz? Ty się zapoznaj z całokształtem prawd Bożych. Ty bądź z tym zapoznany. Ty bądź w tym obkuty. Obkuty. Ty nie możesz mieć miejsca w swoim życiu, w którym ty nie będziesz wiedział, co Bóg myśli na jakiś temat. Ty musisz wiedzieć, co Bóg myśli na dany temat, na każdy temat. Jest krzesło, ty musisz wiedzieć, co Bóg myśli na temat tego krzesła. Rozumiesz? Musisz być pewny. Pewny tego. Musisz być pewny tego, co Bóg myśli o tym krześle. Znajdź sobie to. Odnajdź. Ja cokolwiek robię, to jestem pewny, co na ten temat myśli Bóg. Ostatnio ktoś się zapytał, a co Bóg myśli na temat tatuaży? Ja mówię, to zależy, kto je robi. Jak ktoś mówi, wali buraki, mówię, to oczywiście się Bogu nie podoba. Jak ktoś wali fajne wzorki, mówię, to się podoba. Z tobą nie można normalnie rozmawiać. Ja mówię, nie, no normalnie mnie pytasz, normalnie rozmawiam. O co ci chodzi? Grzecznie, ładnie, kulturalnie, z finezją. Odpowiedziałem, jak się patrzy. Jak to się Bogu podoba? No się ładny wzorek się Bogu podoba, ja nie wiem. A to dziwne jest. Przecież to jest w ogóle artysta, czyli twórca wszelkiego w ogóle, wszelkich form malarskich. Rozumiecie, o co chodzi? Nie rozumiem, co się Bogu może nie podobać. Jak jest burak, no to się nie podoba. No to ja rozumiem, że pewne moje tatuaże się mogą Bogu nie podobać. Rozumiesz, o co chodzi? No. Jak ja mam tam naćkane jakieś tam buraki, no to czemu nie? Ale ładny? Zobaczcie, ludzie to są hipokryci. Na skórze wzorek zrobić nie można. Ale z byka zdjąć skórę, rozumiesz, o co chodzi? Zrobić płótno, tak? I wyciągnąć w ogóle z roślin w ogóle barwę i namalować obraz, to jest git, nie? I drzewo zrąbać, żeby ramkę zrobić. Czy to stworzenie i to stworzenie, o co kaman, nie wiem. Ale nieważne. Ważne, że ty musisz wiedzieć, wiedzieć, więc się zapoznaj z całokształtem prawd Bożych. Po trzecie, musisz systematycznie czytać i analizować Słowo Boże, spisane. Czytać i analizować. My nie porwaliśmy Biblii dlatego, żeby ludzie nie czytali Biblii. My porwaliśmy Biblię dlatego, że ludzie czytali grafa czytali. Krzyczeli w ogóle, tak jest napisane w piśmie, tak powiada pismo. Ja mówię, pismo nie powiada. Pismo nie powiada, bo nie ma układu gębowego. Powiada Bóg. Z ust Bożych wychodzi prawda, jest napisane. Dlatego porwaliśmy Biblię, żeby pokazać ludziom, że są w błędzie myślowym. Ale ty czytaj Biblię, bo ona jest po to, żebyśmy mieli ją wykutą w naszym sercu. Po czwarte, musisz rozmyślać o Słowie. Rozmyślać. Nie czyta się Pisma, żeby w ogóle, o, przeczytałem, odfajkowałem. W tym roku mam takie przekonanie na Nowy Rok, że teraz przeczytam Pismo Święte. W tym roku. Dwa razy. A objawienie będę czytał ciągle, przez cały czas, bo błogosławiony, kto czyta tę księgę. Ja tak czytałem. Ja uważałem, że jak będę czytał objawienie cały czas, przez całe życie, to będę bardziej błogosławiony niż inni ludzie. Rozumiecie? Po piąte, musisz wierzyć temu słowu. Musisz mu wierzyć. Wiecie, to są frazesy, które ja mówię, to nie jest nic innego. Ty musisz temu wierzyć. Nie uwierzysz temu, gdzie klops.
I po szóste, musisz wprowadzać w życie to słowo, bo to jest Bóg. Będziesz z Nim chodził, kiedy będziesz wprowadzał Jego słowo do życia. Inaczej nie będziesz chodził z Bogiem, rozumiesz mnie? Jeśli nie wprowadzasz Bożego Słowa w życie, nie chodzisz z Bogiem, nie chodzisz z Nim, chodzisz gdzieś obok, po drugiej stronie ulicy. I czasami On nie zdąży przybiec, rozumiesz o co chodzi, żeby Cię obronić. Czasami nie zdąży, bo musi przebiec przez jezdnię. Rozumiesz? Spójrz na to z tej perspektywy. To zbudowało moje życie. Ja sobie stworzyłem środowisko słowa. Ja dzisiaj się bardzo czuję bezpieczny. Burze w moim życiu szaleją jak w każdym życiu. W każdym życiu. Tylko stajemy na słowie. Rozumiecie? Jeśli stajemy na słowie, to burza, ona musi ustępować. Ona musi ustępować. Musi. Byle się nie wycofać. Byle nie wyjść ze środowiska słowa. Byle nie dodawać tam swojej filozofii. Byle nie ograniczać tego słowa przez to, że się w ogóle coś z niego w ogóle oderwie. Tak, ale ojcze Abrahamie. Proszę was, podejdźcie do tego w ten sposób. Wiecie doskonale, że nie jesteśmy religijnym ruchem. Nie robimy ludziom poczytanek biblijnych. Nie robimy takich rzeczy. Nie uczymy ludzi też dziwnych jakby spraw związanych z Pismem Świętym. Rozumiecie? Nie robimy kolejnej analizy objawienia Jana. Nie tłumaczymy ludziom, kiedy przyjdzie Jezus, po co przyjdzie, w jaki sposób. To też możemy sobie robić tam dla relaksu, nie? Wiecie, to jak nie będziemy mieli któregoś razu co tam robić specjalnie, jakoś już nikt się nie będzie tam nawracał przez moment, to możemy sobie porobić jakieś tam, wiecie, warsztaty z objawienia. Wiecie, o co chodzi, nie? To możemy sobie tam... taki bonus. Ale to nie o to w ogóle chodzi. Musisz uznać słowo za Boga. Za Boga. Czci, uklęknąć przed Nim. Paść na twarz. Powiedzieć, kurczę, Boże, przecież to Ty powiedziałeś. Przecież to jest Twoje zdanie. Boże mój, wiem, że mam w głowie Kongo teraz. Boże, wiem, co się ze mną dzieje. Ale to jest Twoje słowo. To jest Twoje słowo. I czasami dzisiaj to tak fajnie mam, bo ja się z tego cieszę. To jest takie fajne dla mnie, bo pamiętam, ile ja, jeszcze wierzcie, z 15 lat temu, ile ja musiałem włożyć takiego, takiej w ogóle jeszcze, ile przebijać się musiałem, kiedy ja wyznawałem słowo, żeby problem się kończył. Dzisiaj przychodzi jakiś problem, wychodzę na spacer z psem, i między moim blokiem, a trzema dalej, rozumiecie o co chodzi? Już nie ma tego problemu. Czasami byś mnie zobaczył o godzinie 6 rano, czy tam w ogóle, wiesz, jak jestem z tym psem, idę w ogóle i szetewele ramadala ralabarasa, idę między blokami. Rozumiesz o co chodzi? Ludzie się do tego przyzwyczaili. Tak? Ja mówię, ale to jest takie, a tamto jest takie, a to jest takie, a to jest takie, a to takie, a to wtedy, a to wtedy. Rozumiecie? I idę, robię spacer. Rozumiesz? Między porannym błonnikiem, a pośniadaniowymi ziółkami. Robię robotę. Czym? Słowem. Jestem przesiąknięty. Dla mnie w ogóle nie ma opcji, żeby nie zrealizowało się słowo. Jak? Ja nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Ja nie spotkałem w moim życiu takiego zjawiska. Różnice jedynie były czasowe. Rozumiecie? Czas. Czas był różny. Czasami był krótki, czasami był dłuższy. Tylko czas. Nic więcej.
pokochaj to. Zobaczysz, jak to działa. Przetrenujcie to. Zobaczycie, że w nowy sezon wejdziecie zupełnie z innym podejściem. Weźcie to, przetrenujcie. Tak jak się planuje coś na wakacje, to zaplanuj sobie to nawet, że w te wakacje ja będę miał, we wrześniu na pewno będę miał świadomość, że Słowo to Bóg. Takie mam postanowienie od dzisiaj. Zrobię taką robotę. Zadam gwałt mojej głowie. I zadaj. I zrób to. Amen.